Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, obecnie eurodeputowany. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, kłaniam się. Czy dziś Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej wyłączył kolejny bezpiecznik polskiej demokracji? Tak, zdecydowanie, dlatego że jak wiemy, PiS nie chce znaleźć jakiegoś kandydata niezależnego, bezpartyjnego, którego mogłaby zaakceptować także przynajmniej część opozycji. I w związku z tym tak naprawdę nie zmierza do obsadzenia tej funkcji. I Polska, Polacy, bo to jest uprawnienie nas wszystkich jako obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, nie mamy swojego reprezentanta, nie mamy swojego obrońcy w osobie rzecznika. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich została utworzona jako jedna z pierwszych demokratycznych jeszcze w tak zwanym głębokim PRL-u. I wtedy przyjmowano to z pewnym niedowierzaniem, jako taką zaskakującą koncesję ze strony rządzących. Pierwszym rzecznikiem została pani profesor Ewa Jętowska i od samego początku pokazała, co to znaczy bronić obywateli i utrudniać władzy wygodne życie. A także po raz pierwszy od ponad 35 lat, nie pamiętam już w tej chwili powołania, nie będziemy mieli rzecznika. 87, ta ustawa obowiązująca w tej chwili 91, czyli ta ustawa obowiązuje 30 lat, więc trudno chyba przypuszczać, że to jest przypadek, że w tej chwili politycy postanowili złożyć taki wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją do Trybunału, no bo wcześniej takich wątpliwości nie było. Pojawiły się dopiero, kiedy funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich sprawuje Adam Bodnar, niewygodny, jak sądzę, dla tej władzy. Kilka razy w przeszłości zdarzało się, że nowy rzecznik nie był wybierany wystarczająco wcześnie, żeby zastąpić poprzednika z chwilą zakończenia kadencji tego poprzednika. I nikt nigdy nie kwestionował tej sytuacji. To jest sytuacja dosyć typowa, powiedziałbym. Dlatego, że to, co się liczy i to, czego broni także system prawa, w tym konstytucja, to jest ciągłość funkcjonowania rozmaitych instytucji państwowych. I ze względu na tę ciągłość, ona nie może być przerwana przez nieudolność bądź zaniechania jakiejś władzy, która ponosi odpowiedzialność za to, żeby tę ciągłość zachowywać. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że albo PiS będzie kontynuował dotychczasową praktykę zgłaszania partyjnych aktywistów, no i oczywiście najprawdopodobniej Senat będzie to blokował, albo PiS nie będzie zgłaszał kandydatów żadnych. Mhm. I w związku z tym w ogóle tego rzecznika nie będzie. Nie wiadomo jak długo, tak długo być może jak PiS będzie u władzy. To jest sytuacja niekonstytucyjna. To jest sytuacja przecząca podstawowym zasadom naszej konstytucji i ustroju politycznego. Więc to jest bardzo przykre, bolesne, ale tak, rzeczywiście kolejny element demokratycznego systemu został wymontowany. Adam Bodnar wczoraj mówił tak, że być może w pewnym sensie zakończy się historia niezależności tego urzędu i dołączy on do obozu władzy, pozbawiając obywateli elementarnej ochrony. Obywatele, panie premierze, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, mam wrażenie, nie do końca rozumieją ciężaru gatunkowego, który niesie za sobą instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich. To trochę tak, jak było z Trybunałem Konstytucyjnym, że zaczęliśmy się przekonywać o jego sile i mocy dopiero, kiedy na tapet wzięto ustawę aborcyjną i całe to piekło rozpętało się od października ubiegłego roku. Co oznacza tak bardzo w praktyce brak Rzecznika Praw Obywatelskich dla nas, obywateli? Proszę pani, rzecznik ma co prawda taką, powiedziałbym, miękką władzę. To znaczy ani nie jest sądem, ani nie jest przełożonym władzy wykonawczej, nie może zmieniać decyzji. On może jedynie interweniować. On może być tym, który zwraca uwagę, przedstawia swoje wątpliwości, informuje przełożonych o nieprawidłowych zachowaniach, decyzjach, działaniach ich podwładnych. Wszystko to jest oczywiście oparte na takim założeniu, jakim przesiąknięta jest nasza konstytucja, że wszystkie władze publiczne działają w dobrej wierze, że na przykład taki przełożony, poinformowany przez rzecznika o niewłaściwych działaniach podwładnego czy podległej instytucji, działając w dobrej wierze, będzie się tym interesował i ewentualnie skoryguje nieprawidłowe działania. Jeżeli przełożony jego podwładni to jedna sitwa, która postępuje wedle tych samych zasad, to wtedy rzecznik jest bezradny, ale jest przynajmniej takim sygnalistą. On wskazuje na problemy, o tym się dowiadują obywatele. W związku z tym z jednej strony ktoś może wzruszyć ramionami, a co on może? Ale z drugiej strony doświadczenie wszystkich państw demokratycznych wskazuje, że rzecznik zwany w świecie ombudsmanem to jest instytucja bardzo ważna dla obrony praw i wolności.
Tym bardziej, że w ubiegłym roku tylko do biura Adama Bodnara wpłynęło 60 tysięcy wniosków od obywateli z prośbą o interwencję, więc to jest rzeczywiście potężna liczba. Jak pan ocenia w ogóle kadencję Adama Bodnara? Bo pamiętamy, że było dość sporo kontrowersji, kiedy on został na ten urząd wybrany, ponieważ mówiono, że to jest kandydat ideologiczny, mówiono, że jest lewakiem, że jest zbyt daleko idącym liberałem, jeżeli chodzi o światopogląd i takie podejście do życia. A po tych 5 latach, co można o tej jego kadencji powiedzieć pana zdaniem? Pani, ja go znam dłużej oczywiście niż przez te 5 lat. On współpracował z takim moim bardzo dobrym kolegą jeszcze z czasu studiów, niezwykle wybitnym prawnikiem, profesorem Mirosławem Wyrzykowskim, zwłaszcza w zakresie ochrony praw ludzkich, obywatelskich. Bodnar sam działał w Fundacji Helsińskiej, zajmującej się problematyką praw i wolności, więc był bardzo dobrze znany. Określanie go mianem lewaka to było takie wulgarne zniesławianie. A ci, którzy to mówili, nie mieli niczego sensownego do powiedzenia. Określanie obrońców praw człowieka mianem lewaków jest takie pogardliwe i nieprzyzwoite. Ja oceniam jego kadencję bardzo wysoko, właśnie jako aktywnego i bezstronnego reprezentanta interesów i praw obywateli. Zaliczam go do najlepszych rzeczników w tej 34-letniej historii istnienia instytucji. Pani profesor Lewandowska zawsze będzie tutaj wzorem i modelem. Ja pozwolę sobie przypomnieć rzadziej wspominanego profesora Adama Zielińskiego jako też bardzo dobrego rzecznika. I Bodnara zaliczam do tej kategorii najwyższej klasy. Wczoraj podczas wystąpienia Adama Bodnara przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę plenarną Senatu. Jak to świadczy, panie premierze, o polskiej klasie politycznej? No, to jak raz świadczy tylko o części polskiej klasy politycznej i to jest oczywista manifestacja braku kultury, zarówno osobistej, jak i kultury politycznej. W państwie, w którym rozumie się demokrację, respektuje się jej reguły gry, nie ma powodu do tego, żeby tak demonstracyjnie okazywać się lekceważenie, niechęć do wysłuchania kogoś, od kogo prawdopodobnie zasadnie oczekiwali ci ludzie słów krytycznych. Może nie pod swoim osobistym adresem, ale adresem swojej grupy politycznej. Tak się po prostu nie postępuje. To są niezwykle rzadkie zdarzenia i w tym przypadku to jest sytuacja zero-jedynkowa. Rzecznik przyszedł do Senatu, żeby wykonać swój obowiązek corocznego poinformowania o swojej działalności, a ci zademonstrowali brak zainteresowania. No właśnie, to bardzo smutny obrazek niestety, aczkolwiek spodziewany. Panie premierze, jeszcze a propos Adama Bodnara, już ostatni wątek. Wielokrotnie on jest w tej chwili pytany, pewnie właśnie głównie przez tych, którzy wysoko oceniają jakość jego kadencji, czy powinien i czy w ogóle planuje wejść do polityki. On oczywiście temu zaprzecza, twierdzi, że się poświęci pracy naukowej, ale czy pana zdaniem to jest właśnie taki typ człowieka, który przydałby się w tej chwili polskiej polityce? Czy pan namawiałby go do tego, żeby się zaangażował politycznie, czy nie? Czy powinien się od tego trzymać jak najdalej? No oczywiście po pierwsze sam zadecyduje, bo to jest jasne, oczywiście. Sprawa. Po drugie, on się do polityki partyjnej nie nadaje, bo te wszystkie nasze partie polityczne, włącznie z tymi, które określają się jako demokratyczne czy prodemokratyczne, nie zasługują na jakąś tam szczególną rewerencję. Natomiast byłoby dobrze, żeby on znalazł formułę pozostania w życiu publicznym, bo jednak jest świetnym prawnikiem, jest człowiekiem doświadczonym, jest w tej chwili także znany już poza Polską. W Parlamencie Europejskim kilkakrotnie miałem okazję brać udział w takich posiedzeniach Komisji Parlamentu, w których brał udział także Bodnar jako zaproszony gość. Jest znany, jest respektowany i byłoby stratą, gdyby się wycofał wyłącznie do życia prywatnego. Panie premierze, czy jeszcze w Polsce jest jakaś instytucja, niezależna instytucja, która nie zatańczy tak, jak zagra jej władza? No tylko część mediów. Już w zasadzie, gdy chodzi o instytucje państwowe, no oczywiście są samorządy, w których jeszcze na szczęście PiS nie ma większości. Takie samorządy, bo w połowie mniej więcej tę większość ma.
czyli samorządy nierządzone, niekierowane przez PiS i niektóre media, to wszystko. Jak pan się zapatruje na ten nieoficjalny nadal, ale jednak pomysł, takie informacje nigdy nie pojawiają się przez przypadek, przeprowadzenia ratyfikacji poprzez małą ratyfikację? Oczywiście mam na myśli ustawę o zasobach własnych Unii Europejskiej, która niesie ze sobą Fundusz Odbudowy, bo podobno PiS rozważa taki scenariusz, żeby ominąć te kłopoty z koalicjantami, którzy chcą głosować przeciw. Po pierwsze, bardzo ważne jest, żebyśmy nie zablokowali tego Europejskiego Funduszu Odbudowy, bo to jest coś, co jest bardzo potrzebne Europie. Zablokowanie oznaczałoby, że 26 państw i społeczeństw stałoby się krańcowymi krytykami Polski i zapłacilibyśmy za to bardzo wysoką cenę. Po drugie, ja osobiście uważam, że ta sprawa zasługuje nawet na najtrudniejszy tryb ratyfikacyjny, czyli przyjęcie ustawy w trybie artykułu 90, co wymaga większości kwalifikowanej, ale jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że ta tak zwana mała ratyfikacja stosowana w przypadku mniej znaczących umów może być zastosowana, bo to rząd określa, czy taka umowa międzynarodowa pociąga za sobą znaczące skutki finansowe dla budżetu państwa, czy nie. W moim przekonaniu oczywiście pociąga. No tak, no bo to jest wspólny dług, jakby nie było, prawda? Więc to są gigantyczne pieniądze. Z jednej strony początkowo będziemy dostawali pieniądze, więc można powiedzieć, że to są pozytywne skutki, ale z drugiej strony to jest ten wspólny dług, który kiedyś trzeba będzie spłacać. Mhm. Teoretycznie ten wspólny dług ma być spłacany z tych tak zwanych nowych źródeł własnych, nowych dochodów własnych, czyli nie z budżetu państw członkowskich. I jeżeli tego typu argumenty by rząd zastosował, to mógłby próbować twierdzić, że bezpośrednio dla budżetu naszego państwa ta decyzja Rady Europejskiej nie wywoła skutków, znaczących skutków finansowych. W związku z tym można zastosować ten uproszczony tryb ratyfikacyjny. Jednocześnie, ponieważ zacząłem od stwierdzenia, najważniejsze jest to, żebyśmy zaakceptowali ten Europejski Fundusz Odbudowy. W tym przypadku ja osobiście przymknąłbym oczy na pewną problematyczność wyboru takiej procedury. Panie premierze, czyli rozumiem, że nie wspiera pan opozycji w tej decyzji o zagłosowaniu przeciw ratyfikacji, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie zacznie negocjować, nie zacznie informować i wcześniej nie przedstawi przynajmniej jakiegoś założenia planu wydatkowania tych pieniędzy. No bo o to apeluje Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, o to apeluje Polskie Stronnictwo Ludowe. Lewica chyba właściwie trochę stoi w rozkroku w tej sprawie i nie do końca wie, co zrobić. Rozumiem, że pana zdaniem to nie jest dobry ruch ze strony opozycji. Proszę pani, są dwie sprawy. Po pierwsze, to jest problem tak poważny, tak wielki i tak jakby perspektywiczny, że Prawo i Sprawiedliwość, gdyby było odpowiedzialną, mądrą partią, środowiskiem politycznym, rozmawiałoby z opozycją i tworzyłoby wspólne rozwiązania. Kropka. Prawo i Sprawiedliwość tego nie robi. Z drugiej strony, to jest tak wielki problem europejski, że opozycja, stawiając znak zapytania nad tym, czy poprze, czy nie poprze to rozwiązanie, stawia znak zapytania nad swoją europejskością w oczach zagranicy. Gdyby opozycja rzeczywiście nawet w części zagłosowała przeciwko ratyfikacji, gdyby wybrano procedurę parlamentarną, to nikt w Europie by już nie zrozumiał, kto jest kim w Polsce. Podobno PiS jest antyeuropejski, PiS jest gotów zaakceptować, a opozycja, podobno proeuropejska, głosuje przeciw. To byłby kardynalny błąd polityczny ze strony opozycji. No dobrze, a ten argument mówiący o tym, że pieniądze z Unii Europejskiej nie mogą być funduszem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, a przecież wiemy, jak PiS dysponuje pieniędzmi, wiemy, jak ostatnio wyglądała sytuacja, że trafiły one praktycznie wyłącznie do tych samorządów i do tych gmin w Polsce, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość właśnie. No i jest bardzo duża obawa, że największy zastrzyk pieniędzy z Unii w historii będzie dysponowany przez Prawo i Sprawiedliwość właśnie politycznie. Tak, ja podzielam tę obawę. To jest rozumowanie trafne. Tylko, że nie możemy rozwiązywać swoich własnych, wewnętrznych, polskich spraw kosztem całej Europy. Trzeba rozumieć, że to są sprawy na różnych jakby półkach, na różnej wysokości. Tak, to jest autentyczny kłopot, bo widzimy, co PiS robi z pieniędzmi publicznymi. PiS dzieli Polskę na A i B, na pisowską i całą resztę. Tę pierwszą faworyzuje, tę drugą dyskryminuje. To jest nieprzyzwoite, ale to trzeba wykorzystać jako argument przed wyborami i trzeba zmienić władzę polityczną w Polsce, a nie rujnować Europę. No ale wie pan, jak to się mówi, wyborcy głosują portfelem, więc jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało argument w postaci pieniędzy, to trudno później w kampanii wyborczej będzie to opozycję odkręcić.
Rozumiem to wszystko, ale jednocześnie wybory są jednak pewnym zjawiskiem znacznie bardziej złożonym. I czasami jest tak, że ludzie po prostu już mają dość. I mówiąc szczerze, taka chwila nadchodzi także z punktu widzenia długości sprawowania władzy przez PiS. Duża część wyborców ma prawo być z nimi zmęczona. Nie tylko tych, którzy się sprzeciwiają bezprawiu, niszczeniu sądownictwa i tak dalej. Tylko co po PiSie, panie premierze? Ja nie wiem, czy pan podziela moją opinię, ale ja uważam, że opozycja jest kompletnie nieprzygotowana do tego, żeby startować w przedterminowych wyborach, o których za chwilę jeszcze powiemy słów kilka. Chyba nie, gdy chodzi o pewien mechanizm, gdy chodzi o technikalia, to mimo, że dzisiaj ta opozycja jest podzielona, nie stworzyła żadnej koalicji, moim przekonaniem to jest do zrobienia w ciągu kilku tygodni, więc tym bym się nie przejmował. Mhm. Nie jest za bardzo przygotowana, gdy chodzi o koncepcję kampanii, gdy chodzi o to nie tylko za co krytykować PiS, ale co proponować społeczeństwu i to proponować wspólnie. Byłoby dobrze, gdyby pracowała nad tym jak najszybciej. Ja sądzę jednak, że ryzyko przyspieszonych wyborów jest bardzo niewielkie, bo Kaczyński ma zawsze będzie miał z tyłu głowy doświadczenie 2007 roku, a jednocześnie powtarza się sytuacja z 2007 roku. Młodzi przestają popierać PiS. Mówię tutaj oczywiście o pewnej tendencji. W 2007 roku to młodzi dali zwycięstwo opozycji. I tak by się stało prawdopodobnie w tej chwili, gdyby PiS przyspieszył wybory. No teraz młodzi szczególnie do lewicy idą podobno, no przynajmniej tak badania opinii publicznej pokazują, ale jeżeli chodzi o przedterminowe wybory, no to my o tyle o nich mówimy, dlatego że po raz pierwszy w ubiegłym tygodniu Jarosław Kaczyński nie wykluczył takiej ewentualności. Powiedział, że właśnie głosowanie nad Funduszem Odbudowy dla koalicji będzie takim pierwszym i właściwie ostatnim sprawdzianem tego, czy koalicja nadal będzie trwać, czy też nie. Pana zdaniem to tylko był taki straszak dla mniejszych koalicjantów, a właściwie jednego mniejszego koalicjanta, czy rzeczywiście Kaczyński jednak nie da rady rządzić w takim klimacie, macie, jaki mamy w tej chwili? Proszę pani, to był straszak. Po drugie, rządzić można nie tylko przez uchwalanie ustaw. To jest pewien błąd w rozumowaniu, jaki od 30 lat obserwuję w naszym kraju. Można nie uchwalić żadnej ustawy i nadal sprawnie rządzić państwem, dlatego że jest milion innych instrumentów działania. Mhm. Plan legislacyjny, izby gmin w normalnych czasach, nie w ostatnich latach, to było 10, kilkanaście ustaw rocznie przyjmowanych i rządzono państwem i całkiem sprawnie rządzono. Przed chwilą rozmawialiśmy, czy PiS wykorzysta Fundusz Odbudowy dla celów wyborczych. Więc bądźmy jakby tutaj spójni w logice myślenia. Kaczyński nie pójdzie na wcześniejsze wybory także z tego powodu, że jeszcze nie zdąży wykorzystać pieniędzy europejskich, więc on musi mieć trochę czasu na to. No dobrze, to jeszcze tylko jeden argument w kontrze trochę do pana słów przed sekundą, bo Jarosław Kaczyński, wiadomo, znamy go od lat. To nie jest polityk, który zadowoli się administrowaniem, ani rządzeniem. On lubi mieć w ręku taką realną władzę, a jeżeli nie ma stabilnej większości, no to tej realnej władzy nie ma. To wtedy to już jest administracja, a nie rządzenie takie stuprocentowe. No i pytanie, jak on długo będzie w stanie to wytrzymać? Proszę pani, ale zna badanie opinii publicznej, to nie z jednej agencji i wyraźnie widać, że w tej chwili PiS cały czas porusza się na poziomie plus minus 30%, a skumulowane poparcie do opozycji przekracza 50%. Więc on ma do wyboru nie tyle pełną władzę lub ograniczoną władzę, tylko ograniczoną władzę lub brak władzy. To jest realny wybór Kaczyńskiego. Czyli tak naprawdę Ziobro ograł Jarosława Kaczyńskiego trochę politycznie. No, w jakimś stopniu tak, w tym znaczeniu, że po pierwsze się wyeksponował, on zagospodarowuje tę część wyborców, którzy gotowi są poprzeć takiego bardziej radykalnie nastawionego i antyeuropejsko nastawionego polityka. I w związku z tym Ziobro zdaje się w tej chwili, może już być mieć poczucie bezpieczeństwa, gdy chodzi o przeskoczenie bariery 5% w ewentualnych wyborach. Nie byłbym na jego miejscu taki pewien tego, bo właśnie do wyborów jeszcze sporo czasu i można to wszystko zredukować, no, ale umocnić swoją wewnętrzną pozycję. Panie premierze, czy sądzi pan, że polska scena polityczna powinna się przemeblować, mówiąc potocznie? Bo pojawiają się coraz częściej takie opinie, że powinny powstać dwa, maksymalnie trzy bloki. No może trzy. No czyli ten prawicowy, dajmy na to oczywiście w cudzysłowie, Prawa i Sprawiedliwości. Taki chadecki, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, ewentualnie z częścią Porozumienia Jarosława Gowina, z częścią tą bardziej prawą Platformy Obywatelskiej. No i taki lewicowo-liberalny. Czy rzeczywiście
rzeczywiście pana zdaniem to jest tak, że polska scena polityczna potrzebuje takiego przemeblowania, czy to jest bezsensowne przestawianie pionków na szachownicy? Proszę pani, przede wszystkim tego typu dyskusje jakby za wiele sensu nie mają, ponieważ po prostu ludzie sami decydują o swoich sympatiach. Po drugie, to się nie bardzo sprawdza w Europie. Niedawno były wybory w Holandii i chyba 37 partii startowało, kilkanaście dostało się do ich niewielkiego zresztą parlamentu. Często mają po dwóch, po trzech deputowanych. A moim zdaniem nie tyle poszukiwanie jakichś jednolitych partii, co jednak umiejętność zawierania koalicji. To jest cecha polityków, doświadczonych, umiejętnych polityków, którzy zdają sobie sprawę z tego, że w takim spluralizowanym społeczeństwie nie da się osiągnąć w 100% wszystkiego, co się chce. W związku z tym szuka się wspólnego, możliwie najwyższego mianownika z innymi partnerami potrzebnymi do tego, żeby w ogóle uzyskać szansę na realizowanie jakichkolwiek programów, a więc na zdobycie władzy. Więc do tego bym zachęcał oczywiście przywódców tej Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u i pana Hołownię, żeby myśleli w takich kategoriach. Oni nie zdradzaliby żadnych swoich ideałów, wartości, zasad, porozumiewając się z partiami, z którymi podzielają szereg punktów, szereg stanowisk. Panie premierze, to jeszcze na koniec chciałabym poznać pana opinię w sprawie tego wszystkiego, co dzieje się wokół Sławomira Nowaka. Czy Donald Tusk, były premier, były szef Rady Europejskiej, ostatnio pana zdaniem zagalopował się, mówiąc o Nowaku, że to jest więzień polityczny? Wiesz, że ja nie bardzo to śledzę, bo to jest taka burza w szklance wody trochę. Co do samej istoty sprawy pana Nowaka, nie wypowiadam się, bo nie mam żadnego pojęcia, brał czy nie brał. Moim zdaniem jest mniej nawet istotne to, co powiedział Tusk. Może to jest o tyle istotne, że on pełni nadal ważną rolę w Europie. Bardziej istotne są zachowania prokuratury i prokuratora generalnego, bo Tusk z punktu widzenia naszego systemu władzy jest osobą prywatną, a Ziobro nie jest osobą prywatną. Więc jeżeli Ziobro określa Nowaka mianem przestępcy, mimo że to nie jest człowiek skazany przez sąd. Nie ma jeszcze nawet aktu oskarżenia. To jest po prostu skandal, absolutny skandal. Takimi samymi przestępcami są w takim razie jego partyjni koledzy, którzy byli skazani przez sąd, a zostali przed uprawomocnieniem wyroku ułaskawieni przez Dudę i są dzisiaj ministrami w rządzie zasiadającymi obok Ziobry. Więc to jest skandal, jak to się dzieje. No ale mówiąc szczerze, jeżeli obrończyni, adwokatka pana Nowaka mówi, że dobrze, niech Ziobro opublikuje materiały, co zapowiada. Niech wszyscy zobaczą, jak to wygląda. To ja sam też jestem ciekaw, dlatego że oczywiście nie wykluczam. Wiele już było takich spraw, chociażby sprawa Giertycha, gdy te wszystkie zarzuty prokuratury były osadzone na niczym i były bardzo wątpliwe. Więc zobaczymy. Tylko pojawia się też pytanie o standardy, jakie mamy w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości, no bo Sławomir Nowak powiedział i nikt temu nie zaprzeczył, że przez 9 miesięcy aresztu tymczasowego, według wielu w sprawie gospodarczej, także zbyt długiego jednak, no on przez 7 miesięcy nie mógł kontaktować się z rodziną, nie tylko nie mógł się z nią zobaczyć, ale nawet nie mógł do niej zadzwonić, więc tutaj ewidentne, według adwokatów, jest to po prostu próba no, takiego łamania psychicznego zatrzymanego i tyle. No to jest oczywiste, proszę Panią, Nawalnego traktują Rosjanie lepiej w obozie karnym, niż Nowak był traktowany w polskim areszcie państwa rzekomo demokratycznego i rzekomo praworządnego. Pamiętajmy o jednym, o czym ogromna większość ludzi nie chce pamiętać. Aresztowana jest osoba nieskazana przed wyrokiem sądowym. Zawsze obowiązuje domniemanie niewinności do momentu prawomocnego skazania. W związku z tym siedzi człowiek formalnie rzecz biorąc niewinny. I zawsze jest pytanie, jak długo ma być aresztowany. Prawo odpowiada na to, że stosuje się aresztowanie wtedy, gdy pozostawanie na wolności mogłoby prowadzić do utrudniania postępowania prokuratorskiego lub mogłoby grozić ucieczką, a więc próbą uniknięcia wymiaru sprawiedliwości. W przypadku bardzo wielu ludzi, którzy siedzą bardzo długo w tych aresztach, takie zagrożenia nie występują. Według mnie sądy powinny nawet aktywniej prowadzić taką politykę uwalniania ludzi od przedłużających się aresztów. My przegraliśmy wiele spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka z tego właśnie powodu. Nieuzasadnienie długotrwających tymczasowych aresztowań, które właśnie zamiast tymczasowych stawały się niemal stałe. Panie premierze, to jeszcze dwa słowa o niepokojach na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Putin szykuje się na wojnę, czy Putin robi demonstracje wobec państw zachodnich?
Wie pani, to jest oczywiście jedno z ważniejszych zjawisk we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Nie mamy tu czasu na omówienie. Mm-hmm. Ja może tylko zwrócę uwagę na jedno, na co nikt na świecie do tej pory nie zwraca uwagi. Mianowicie, że w tym samym czasie w dwóch miejscach na kuli ziemskiej dochodzi do napięć w wymiarze militarnym. Chodzi o granicę rosyjsko-ukraińską i chodzi o Tajwan. Zachowanie Rosji i zachowanie Chin są bardzo podobne. I chodzi tutaj o dwa państwa, które są dzisiaj obok Stanów Zjednoczonych jednymi z najważniejszych rozgrywających politykę w skali globalnej. I Chiny są traktowane przez Stany Zjednoczone współcześnie jako największe zagrożenie, największy problem. Rosja także. W rozmowach z Chinami i w rozmowach dotychczasowych z Rosjanami nowa administracja zachowała się niezwykle twardo. Ja bym nie wykluczał tego, że Chiny i Rosja nawet skoordynowały swoje działania i w ten sposób starają się postawić nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ będzie mu bardzo trudno skutecznie zareagować na rozwój wydarzeń w obu tych miejscach na świecie. A czy dojdzie tutaj do czegoś więcej niż demonstracji siły? Nie wiemy. Na ogół się twierdzi, że skoro Putin robi to jawnie, to nie po to, żeby zaatakować, ale tym razem niespodzianka mogłaby polegać na tym, że właśnie wszystko robi jawnie i atakuje. A dojdzie do tego spotkania dwóch gigantów, mam na myśli oczywiście Władimira Putina i Joe Bidena na neutralnym gruncie, bo są takie propozycje, tylko pytanie, czy Putin się na to zdecyduje po słowach Joe Bidena, który nazwał go zbrodniarzem ostatnio. Ja osobiście uważam, że na pewno dojdzie, dlatego że Rosja ma wielki interes w rozmowie. Po drugie, w propozycji Bidena nie padło to sformułowanie o neutralnym kraju, tylko o trzecim kraju. No tak. Wie pani, trochę się uśmiecham, kiedy na to zwracam uwagę, bo w 2005 roku Lech Kaczyński, po tym jak został prezydentem, powiedział, że on do Moskwy nie pojedzie, ale może się spotkać z Putinem w neutralnym kraju. Na co przyszła odpowiedź z Kremla, proponujemy Białoruś. Mhm. Więc mam nadzieję, że teraz tak to się nie potoczy i rzeczywiście gdzieś w jakiejś Szwajcarii, Austrii czy czymś podobnym oni się spotkają i będą rozmawiali nie tylko o sytuacji na Ukrainie, ale generalnie o relacjach świata zachodniego i Rosji. I czy to takie jedno spotkanie, panie premierze, bo wielu się pewnie nad tym zastanawia, może realnie coś zmienić? No, znamy z historii przypadki, kiedy zmieniały. Spotkanie Reagana z Gorbaczowem w Reykjaviku zmieniło bardzo wiele. Więc ja bym tego nie wykluczał. Takie napięcie, ta konfrontacja nie są korzystne ani dla Stanów Zjednoczonych, ani dla Rosji. Być może rozmowa w cztery oczy Biden-Putin pozwoliłaby im także porozmawiać o Chinach. Rosja prowadzi politykę bliskiego sojuszu z Chinami, co mnie nieodparcie przypomina sytuację sojuszu między królikiem i tygrysem. I być może jednak królik będzie chciał porozmawiać z niedźwiedziem, czy z innym zwierzątkiem, ale silnym, o tym, jak sobie poradzić we własnej skomplikowanej sytuacji. Więc to spotkanie ma ogromny potencjał. Czy zostanie ten potencjał wykorzystany, tego nie wiadomo. A propos tego potencjału, już naprawdę ostatnie pytanie. Rację mają ci, którzy mówią, że szykuje nam się zimna wojna 2.0? W relacjach z Chinami prawdopodobnie tak. Dlatego, że to jest państwo o ogromnym potencjale, o ogromnych ambicjach, prowadzące coraz bardziej asertywną politykę zagraniczną, rozpychające się łokciami, mające wiele argumentów, jednocześnie coraz silniej budujące jakby swoje ego i swoją koncepcję funkcjonowania we współczesnym świecie na nacjonalizmie, głęboko z kolei zakorzenionym w paru tysiącletniej historii państwa chińskiego, wielkiego państwa chińskiego. W związku z tym tak, rzeczywiście tutaj takie ryzyko jest. Oby nam przyszło przeżyć w ciekawych czasach. To chyba powinien ugryźć się w język ktoś, kto to powiedzenie wymyślił. Panie premierze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, eurodeputowany. Kłaniamy się nisko, dużo zdrowia życzymy i do zobaczenia następnym razem.